Cześć, ja jestem Gerard. Witam Was na kanale To Tylko IT. I zapraszam Was do wysłuchania podcastu, który nosi tytuł Cyberbezpieczeństwo w czasach kwarantanny. Opowiemy tutaj o szeroko pojętej inwigilacji, której każdy z nas się boi, ale na nią się godzi. Jest to pierwszy podcast z nowej serii, jednej z trzech głównych serii na kanale, czyli serii Think IT, w której będziemy rozmawiać o szeroko pojętej technologii, o nowinkach świata, ze świata IT i ogólnie ze wszystkim, co jest związane z technologią. Agenda tego podcastu będzie wyglądała następująco. Przede wszystkim pragnę skupić się na tym, co ostatnio powiedział Edward Snowden, czyli tak naprawdę wróg numer jeden Stanów Zjednoczonych. Ostatnio zabrał głos właśnie w sprawie inwigilacji ludności z powodu koronawirusa, z powodu tej masowej kwarantanny, pod którą jest poddanych na przykład w Polsce wiele tysięcy osób. Później powiemy sobie też o bezpieczeństwie podczas wideokonferencji, na co najlepiej zwrócić uwagę podczas właśnie tych konferencji. A na samym końcu, może nie na samym końcu, jeszcze nie wiem dokładnie, jak się potoczą te tematy, w której kolejności, ale też opowiemy sobie ogólnie o inwigilacji. A może to jest za dużo powiedziane słowo. Ale właśnie tak chciałbym, tak chcę, żeby wyglądał ten podcast. Dobrze. To właśnie. Edward Snowden ostrzega przed masową inwigilacją ludności z powodu COVID-19. Z powodu koronawirusa. Skupia się on na tym, co ostatnio dał wywiad. I właśnie skupiał się na tym, że te tymczasowe środki wprowadzone ostatnio przez wiele krajów mogą pozostać na stałe. Uważa on, że ryzyko nadmiernego używania w tym celu nowych technologii jest zbyt wysokie. Czy nowe technologie wygrają z prawami obywatelskimi? Możemy się zastanawiać, pewnie wielu z Was może się nad tym zastanawiać. Na wstępie warto podkreślić, że to nie technologie są złe, a ludzie. Problem właśnie leży w ludziach, którzy używają tych technologii nie w sposób taki, jak zostały do tego stworzone. A właśnie do, w tym przypadku, inwigilacji. Czy te środki bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone, mogą nam zagrażać? W tym miejscu warto... są to dwie szale i nie wiadomo, która zwycięży. Po jednej stronie mamy troskę o bezpieczeństwo naszych danych, a po drugiej stronie mamy troskę o zdrowie wielu ludzi. Troska o społeczeństwo. Uważam, że te technologie, wiadomo, te sposoby mogą się spodobać wielu państwom, głowom państw. I te, które zostaną na początku nam przedstawione jako
te dobre technologie, które wiadomo będą nas szpiegować, no może nie tyle co szpiegować, to po prostu sprawdzać naszą lokalizację w trosce o nasze dobro, a później mogą z nami zostać na zawsze. Jest to pewne prawdopodobieństwo na to, aczkolwiek zastanówmy się tak naprawdę, czy to już się nie działo przez wiele lat. Musimy sobie zdawać sprawę, że no na pewno jesteśmy w jakiś sposób kontrolowani. A teraz po prostu państwa mogą to robić legalnie, no bo jednak jest to przedstawiane w sposób taki, że jest to dla naszego dobra, dla naszego bezpieczeństwa. Wszystko, cały świat teraz stanął na głowie i wszystko przeniosło się do internetu. Wszystko, okazało się, że wszystko można załatwić przez internet. Dużą pomocą jest tutaj w tym sztuczna inteligencja, która stała się teraz popularnym i skutecznym rozwiązaniem. Dlatego wiele osób teraz poparło korzystanie z dobrodziejstw nowych technologii w sytuacjach kryzysowych. Zawieszenie swobód obywatelskich można bardzo łatwo przedłużyć. Jeżeli w międzyczasie pojawią się nowe przepisy wprowadzane przez rządy, w najgorszym przypadku może dojść do totalnej kontroli. Głosy sprzeciwu mogłyby być uciszane? No, okej. Jest to jakiś... No mogło tak by się zdarzyć. A czy kontrola obywateli może prowadzić do tyranii? To jest dobre pytanie, nad którym powinniśmy się chyba zastanowić. No bo w dzisiejszych czasach jesteśmy bardzo śledzeni przez wszystkie urządzenia. Wielu ludziom na pewno to nie przeszkadza, ale na tym pochylimy się w tym następnym temacie odnośnie inwigilacji. Snowden jest zdania, że problem pandemii jest tymczasowy. No bo nie ukrywajmy, najlepiej dla świata byłoby tak, żeby ten problem pandemii był tymczasowy, żeby to jak najszybciej się skończyło, żeby to nie odbiło się aż tak w dużym stopniu na gospodarce. Chociaż i tak to się już odbija. I będzie jeszcze największe kryzysy od lat 30. mają być w Ameryce. W Polsce podejrzewam, że będzie podobnie. Niestety nie unikniemy tego. I w końcu wszystko się skończy. Jednak konsekwencje wprowadzenia tych ograniczeń mogą być trwałe. Tymczasowe środki ograniczające naszą wolność, szpiegujące nas, czy na pewno przestrzegamy kwarantanny. Może... Tymczasowe środki ograniczone naszą wolność musiały być wprowadzone, aby chronić nasze bezpieczeństwo. Jednak musimy pomyśleć, w jakim świecie przyjdzie nam żyć po pokonaniu problemu koronawirusa. Czy właśnie te wszystkie środki bezpieczeństwa nie będą się podobały władzom tak bardzo i czy nie będą chciały je zostawić właśnie, tak jak teraz wszystkim ludziom, którzy są w Polsce poddani tej obowiązkowej kwarantannie, nakazuje się instalować tę aplikację, kwarantanna domowa, chyba tak ona się nazywa. Śledzi ona naszą lokalizację. Dane z tej aplikacji będą przechowywane przez 6 lat. To pierwsza aplikacja, którą nakazano instalować obywatelom. Zobaczmy, jak łatwo można śledzić to, co robimy, gdzie się obecnie znajdujemy, w jakim miejscu. I my się na to zgadzamy, bo to jest teraz wprowadzane jako dla naszego bezpieczeństwa.
Jednak właśnie, czy te środki nie pozostaną na długo dłużej? To jest bardzo ciężkie pytanie, na które pewnie przyjdzie nam odpowiedzieć za parę lat. Aczkolwiek najważniejsze jest to, aby pandemia się skończyła, aby świat wrócił do normalności. Jednak mam takie wrażenie, że po tej epidemii koronawirusa przynajmniej nam młodym przyjdzie przewartościować nasze życie. Zobaczcie, to, że nie możemy wychodzić teraz, taka prozaiczna rzecz. Jesteśmy zamknięci w domach. Jak bardzo brakuje nam tego zewnętrznego świata. Nie docenialiśmy tego, ponieważ było to dla nas zbyt oczywiste, że kto może nam to zabrać. Spotkania, czy nawet głupie spotkania w szkole. Jak bardzo nam tego brakuje. Po prostu brakuje nam ludzi otaczających nas. Dlatego mam właśnie takie spostrzeżenie, że po tym wszystkim przyjdzie nam przewartościować nasze życie i zobaczymy, jak wiele rzeczy nie docenialiśmy, a są te rzeczy dla nas ważne. Wszystkie sytuacje, które były dla nas zbyt oczywiste, mogą stać się darem, którego bardzo potrzebujemy. Ale pamiętajcie, że teraz to chyba najlepszy czas, żeby poznać samego siebie. Bo prawdziwa samotność jest wtedy, gdy nie mamy relacji z samym sobą. Dlatego to jest najlepszy czas, żeby poznać samego siebie. Ale to jest też czas wartościowy, z którego można wiele wynieść, dowiedzieć się o samym sobie wiele, ale przede wszystkim można wiele wynieść z tego czasu pod względem intelektualnym. Jest to czas, w którym na przykład zdobywanie wiedzy po prostu może nam przynosić przyjemność. Możemy wiele się nauczyć. Możemy ten czas, mamy wybór, czy spędzimy ten czas produktywnie, czy, mówiąc prostacko, olejemy sprawę i nie będziemy robić nic kompletnie dla naszego samorozwoju. Także to jest dobry czas, myślę, żeby coś ze sobą zrobić pod względem intelektualnym, rozwoju osobistego. Naprawdę wiele, wiele, wiele można zrobić dla siebie, co w późniejszym czasie może skutkować tym, że zrobimy coś dla innych. Tak, jeszcze wtrącę to, że wiele ludzi mi zarzuca, że w podcastach robię zbyt długie przerwy. Ja uważam, że... Znaczy, może nie uważam, mam taki po prostu manierę mówienia, że czasem robię przerwy. Ale myślę, że cisza w podcaście jest wartościowa. Ponieważ może obudzić w nas teatr wyobraźni i zagłębić się bardziej w ten temat. Jeżeli już odbiegliśmy od tematów, to bardzo dziękuję Ci, drogi słuchaczu, że poświęciłeś najbardziej cenny dar, który masz. No może nie najbardziej, ale cenny dar, który masz, czyli czas. I że postanowiłeś ten czas zmarnować właśnie na słuchanie tego podcastu. Także dziękuję Ci, że dotrwałeś do tego momentu i zapraszam na dalszą część tego podcastu. Mianowicie skupimy się tu na inwigilacji. Słuchajcie, teraz właśnie wiele osób zarzuca, że te aplikacje nas szpiegują i to wszystko niby dla naszego dobra, ale jednak państwo chce mieć nad nami kontrolę. Czy nie jest tak, że my w obecnych czasach sami zgadzamy się na tą inwigilację? I sami
dajemy zbyt cenne informacje o sobie w internecie, na głupich Facebooku czy na jakichś innych aplikacjach. Warto się nad tym zastanowić, że wszędzie teraz można znaleźć nasz numer telefonu, numer kart. Dajemy dostęp wielu aplikacjom do naszego aparatu, do naszego ustawień GPS, do śledzenia naszej lokalizacji, do czytania naszych wiadomości, ale zgadzamy się na to, bo chcemy korzystać z tych aplikacji. Prawda jest taka, że każdego dnia zgadzamy się na to. Warto o tym pomyśleć, że zgadzamy się na to, aby korzystać z dobrodziejstw z jakiejś aplikacji. Jest to bardzo przykre, ponieważ powinniśmy chronić nasze dane, a po prostu sami je rozdajemy. Na przykład była ta ostatnia sytuacja, bardzo mnie śmieszy, jak posłowie nie mogli zalogować się do posiedzenia online, głosowania online, i bardzo chętnie wrzucali na swoje relacje na Instagrama filmiki, na zdjęcia, na tablice, i byli oburzeni. I zobaczcie, jak łatwo oni wtedy i chętnie, ale przede wszystkim nieświadomie, dawali nam swoje hasła i loginy do tej aplikacji. Tak naprawdę, gdybyśmy chcieli, moglibyśmy się zalogować tam i decydować o ważnych sprawach, o których nie powinniśmy. Także uważajcie na to. Uważajcie, gdzie się logujecie, do jakiej aplikacji. Uważajcie na to, czy jakaś kamera nie jest skierowana w waszą stronę i akurat wpisujecie hasło, bo naprawdę bardzo łatwo to można odczytać. A prawda też jest taka, że zmiany haseł, bardzo częste hasła do innych portali, inne hasła do innych portali, do różnych portali, nie uchronią nas przed włamaniem do naszych kont, bo prawda jest taka, że każde hasło, które stworzył człowiek, jest do złamania. Żyjemy w takich czasach, że bardzo trudno zadbać o naszą prywatność, bardzo trudno zadbać o nasze bezpieczeństwo, ale przede wszystkim przez nas samych jest o to trudno, bo sami rozdajemy o sobie informacje i hasła na prawo i lewo. Jest to bardzo przykre, myślę. Niestety żyjemy w takich czasach, że cyberbezpieczeństwo... O cyberbezpieczeństwo jest chyba trudniej zadbać niż o nasze bezpieczeństwo w świecie realnym. Niestety technologia się rozwija. Ale właśnie, warto podkreślić, że to nie technologia jest zła, a ludzie, którzy wykorzystują ją w celach innych niż powinni, niż do tego została stworzona ta technologia. Kolejną krótką kwestią, którą chciałem poruszyć w tym podcaście, to bezpieczeństwo podczas wszelakich wideokonferencji na wszelakich platformach, ostatnio modnym Zoomie na przykład, czy popularnym Skype'ie. Mianowicie pamiętajmy o tym, że jeżeli nasza kamera jest włączona, to widać wszystko, co znajduje się za nami. Prozaiczna rzecz, aczkolwiek czasem mam wrażenie, że o tym niektórzy zapominają. Pamiętajmy, że jeżeli decydujemy się na czat wideo, dobierajmy miejsca stosownie do powagi sytuacji. Myślę, że nasz szef, jeżeli pracujecie i macie jakieś spotkanie, będzie na nas poważniej patrzył, gdy mamy za sobą poważne tło stonowane i kolory dopasowane do powagi sytuacji. Przynajmniej tak dziś słyszałem, że kolory wpływają na to. Też pamiętajcie, że wszystko słychać, co mówicie. Także uważajcie na to, kiedy zostawiacie włączony mikrofon, a kiedy ten mikrofon powinien zostać wyciszony. Myślę, że dla naszego własnego dobra powinniśmy o to zadbać.
ponieważ no głupio by było, że gdy w takiej sytuacji, jakiejś konferencji z szefem, konferencji z pracy czy elekcji, można by było stracić dużo w oczach przełożonego. Także starajmy się dobierać odpowiednio sytuację, znaczy otoczenie do sytuacji. Tak samo strój. No nie polecam siedzieć na górze ubranym, a na dole w piżamie, bo później może dojść do śmiesznych sytuacji, gdy odejdziecie od komputera, od stanowiska. Tak, pamiętajmy o tym, o stosownym ubiorze. Nie, no dobra, takie krótkie wstawka jeszcze odnośnie tej inwigilacji, trochę na rozluźnienie głowy. Jak tylko zastanówmy się nad tym, że wszystko idzie w świat, a w internecie nic nie ginie i w naszej świadomości, co już się zobaczyło, to się nie odzobaczy. Pamiętajmy o tym. Dobrze. Wiem, że nie jestem ekspertem, jakimś dużym ekspertem w tych dziedzinach, a to są moje właśnie krótkie przemyślenia, którymi chciałem się podzielić z wami w tym podcaście odnośnie cyberbezpieczeństwa, o które, jak już powiedziałem, jest chyba teraz ciężej zadbać niż o nasze bezpieczeństwo w świecie realnym, i odnośnie inwigilacji, odnośnie tego, że to my sami jesteśmy problemem w tym, że o to nie dbamy, bo przecież na ulicy nie wymachujemy naszym dowodem osobistym i nie krzyczymy wszystkim numeru PESEL oraz swojego numeru karty i kodu CVV. Pamiętajmy o tym, że to, co udostępniamy na naszym wallu na Facebooku, nie ginie. A w internecie nic nie ginie, jak już wcześniej wspomniałem. Zadbajmy o to, bo w obecnych czasach jest to też bardzo ważna kwestia, którą się chyba pomija. I dlatego to jest taki wielki problem, że my sami zgadzamy się na tą inwigilację. W pełni świadomie. W pełni świadomie. Także ja dziękuję ci, drogi słuchaczu, że chciałeś poświęcić czas na wysłuchanie mnie. Wiem, że nie jestem jakimś profesjonalistą i pewnie nigdy nie będę jak Radek Kotarski czy Karol Paciorek czy inni wielcy podcasterzy tego świata. Ale próbuję. I mam nadzieję, że inspiruję innych. Jak to powiedział Steve Jobs. Trzeba inspirować we wszystkim, co się robi. Trzeba inspirować innych. Także ja życzę ci wszystkiego dobrego. Dobranoc. Do widzenia. Zależnie o której porze słuchasz tego podcastu. I jeszcze raz dziękuję ci za poświęcony mi czas. I pamiętajcie. Pamiętaj. Think different. Nie bój się tego. Bo tylko ci, którzy są wystarczająco szaleni, by myśleć, że można zmieniać świat, są właśnie tymi, którzy zmieniają ten świat. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Cześć.